Tak. No to pekne. Ja jeszcze tu namaluję piątko. No, teraz to będzie jeszcze lepsze. Dobre rano. No, dobre połednie. Jej. No, ale dobre Zuzka, że już stanęła. Czemu? Co się robi? Tak, orzech jest mordowano, ledwie nożyska czumnym po wczorajszku. Bo ja ci to furt prawim, że to nie ma robota dla ciebie. Że ucha z maturoma robi kelnerkę w gospodzie. Toż, a łożalców tam obsługuje. Jeszcze to widział. Mamo, już zaczynasz? Mnie się ta robota podoba. Zuzka, wiesz, ale ja by coś dla ciebie miała. Co by to zaś miało być? Co zaś ci pisło do tej głowy? Ja zaczynam mieć strach. Nie bój ty się do forotu. Wiesz, już ci spotkała ze Szczepką z Dżistalką, a ona mi prawiła, że jeo z mamą prawiła, że do tej nowej filii szportasy, że będą przybierać dwie fralki na papierową robotę. No i co z tego? No otóż, ja tam zaraz leciała się spytać. No a ten portier mi powiedział, no że tego szefa filii, tego pana Tryckawe, że to tak jedynie chycy. Toż jedynie, że tak po telefonie. Do frasa, mama! Co aż ty organizujesz? Ale posłuchaj, no i ja ci tam zaraz telefonowała, no i tak na po trzeci raz się mi podarzyło dowołać, no i on mi prawił, że przybierają siłę. No ale z takimi wymogami, wiesz, poczekaj, ja se to Kasia napisała. Tu, o, dzięki, tu to mam. Gdzieś, o. Musi umieć robić na komputerze, musi mieć szoferski papier typu B, a musi być kreatywny. No to by była robota dla ciebie, ani tam jak się łożalców obsługować. No, na komputerze to tam kapkę coś i umiem zrobić, ale szoferski papier? Dydzi on nie ma szoferski papiery, ani typu B, ani żadne inszy. Ale tuż. To nic, no. Powiesz, że se podała zgłoszenie i że zaraz zaczniesz. No. A co to jest, że mam być kreatywną? To też jest to nimu. No wiesz, ja też nie wiem, co to jest, no ale istotnie nie będzie taki ważne, kiedy to jest napisane aż na końcu. Mamo, ja do tego nie idę. Ja się cię nie pytam, czy idziesz albo nie idziesz. Ja cię tam zaraz zgłosiła, a możesz się tam pokazać w przyszły tydzień. Co? Ani że się mnie nie spytała? Ja nigdzie nie idę. Tak se mogła myśleć, że się mi będziesz prajcować. Ktoś jak zebrała, a tego pana Tyrckałe, że do nas zaprosiła na kawę w sobotę. No i tam se możecie pomówić. Co? A ja se na sobotę nie mogę. A czemu? No bo tu do nas przyjdzie Janek. No co to za Janek? No Janek Sznapka. A co to za jeden? No Janek Sznapka łoto Spasik. Nie znam takiego. A co ty z nim masz? My się mamy radzi. Radzi? A kaj robi? Wewerku na drebanku. To nie ma nic dla ciebie. To taki pan Tryckała, szef filii, to by było, ani tam jakiś drejer, co starobiera nową goni. Mamo, ale mnie się podoba, a ją mu też. A ja tam o jakąś grobotę u jakiegoś Tryckały nie stoi. U Tryckały, Zuzanko, u Tryckały. Tak, u żonego Tryckały też nie stoi. Kto wie, kiela mu roków, a jakś stary pachą mi tu będzie grindził. Stary, nie stary, ale je na stanowisku. A dość. Podziwaj się, o to mu kopertę ze zaproszeniem. Bo ja go chcę aj na piśmie zaprosić, aby se ona zrobił dobry obrozek. A gdyby się na głowę stawiała, tak ten obrozek nigdy nie będzie piękny. Ale to teraz ty ględzisz. Wiesz, jak przyjdzie pocztosz, tak nie zawołaj. No bo ja jeszcze dziś o to pismo chcę posłać. Halo, tu Janek. Posłuchaj mnie. Pojdzie se pocztorski łobryczki, a i taszkę, a pierunek nie do nas, do domu, ale hunym. Co ja teraz? Co mam robić? Jak chcę coś i mama weźmie do tej i piznie do tej głowy? Ale ja coś ich wymyślę. No, pierwsze tu musi kapkę poskrócać. Bo tu mamy jak bajzu.
się musimy ale przewryć, bo Janek tu będzie co nie widzieć. Już lecę! Daryno, ale lecym! Mamie, Zaksi, pizdę do głowy, to musi wszystko łunem wyjaśniać. No ale Janiczku, jakoś ci to pasuje! Zuzka, kto przyszedł? No nic się nie pytaj, innego jej poszorza. No ale dobry! A co się stało, że nie przyszedł nas stary dobry pocztos? Lecz go tuż długo nie było. Ale bolą go gicale. Chciał się do doktora. Aha, no wiecie, bo do nas mało kiedy kto przyjdzie, a mało kiedy też do nas co napisze. No bo wiecie, teraz już się powsyłałem wszelijaki ty. E-maile, a brzydactwa wszelijaki. Ale wiecie, ja też najwięcej wierzę na to, co jest ręką na papierze napisane. No. Czyli, że tu oto rekomando. A? Do córki Zuzki. Ale dla was dzisiaj nic nie ma. No dla Zuzki, a cóż takiego? No ale dobrze, żeście przyszedł, bo dzisiaj ja mam przesył. A chcę, aby to jeszcze dzisiaj szło. To się wie, że jeszcze dzisiaj. No ale ja już lecę, bo mi trzeba jeszcze iść do sąsiadki, a do sklepu, no jeszcze mam tego wiele, no. Nie wejdźcie się tu, no. Bogie. Do widzenia. Co się tu robi? Ja nic nie rozumiem. Wiesz, bo moja mama wymyśliła coś strasznie głupiego. A jo, to musi na do porządku. Kaj też ten numer nie chała. Ja, tutaj. Halo, tam pan Emil Trckała? Tu Zuzka Putniokówna. Mama wołała kwuli tej roboty, tej sekretarki i zaprosiła was w sobotę do nas. Wiecie, ale mama nie może. Ona się strasznie strzaskała na kole i musi leżeć. Do widzenia, mijcie się. Tak. A że się aż spociła. Co się robi? Ja nic nie rozumiem. Poczekaj, siedmi se. Ja ci to wszystko wyjaśnię. Inaczej się musimy cię dusić napić, bo mów karku jakby szła przez Saharę. Poczytaj. Tu to ma wszystko napisane. Filia por kasy na rynku musi umieć robić na komputerze, musi mieć szoferskie papiery typu B, musi być kreatywną. No toż, fur nie rozumiem. Wiesz, bo moja mama... No ale kogoż tu za ścierci nie są? Mój dykany! Tam stoi cudzy chłop! A mówi, że nie tryckała! Przejdę teraz, co mam robić? Jęczku, ty się idź schować do izby, a ja to jak się kazała, wiem jak? Idź! Co się tu robi? No, idź. Dzień dobry. To wyście są isto ta freliczka, co mu umie robić jako sekretarka. Trckała Emil. Wiecie, jak się mi zatelefonowała, że się wasza mama, znaczy pani Putniokowa, na tym kole tak strzaskała, to się mi żol zrobiło i zastawił, jak się, bo tu akurat przejeżdżą. Wiecie, panie Trckała, mama przed chwilą usnęła. Ona musi teraz leżeć. A wy se tu siednicie, a ja ją zawołam. A bo wiecie co? Pójdźcie se szeny dom do ogrody, tam pod lipę. Gdzieś tam jest tak pięknie. Ptoszki wam śpiewać. Tam mówię, fakt fajnie, a ja was potem zawołam, ja? No. Co teraz? Janiczku, pójdę! Co się robi?
musím sobě zrobit střeskanou mami. Jo, nic nie rozumiem. Potem ci to wszystko powiem. Ale teraz mi musisz ale honem pomóż. Chcę łoplec, to mi dej, to zapinaj się. Powiedz mi, co się tu robi. Ale to ci potem się skupiasz. Farmy, tutaj siada się. Tu se siedmi. A ja cię muszę zrobić strzaskaną mamę teraz. Łuska, powiedz mi, co się robi. Te ręki zapaczujemy. Wiesz, bo jako, że na kole się strzaskała ta mama, ja cię tak zatoczę. Honem, ten pan Emil, ja nie wiem. On musi dzisiaj przyjść. Ten pan tryskała. Dobre? No nie ma to dobre. Jeszcze musimy drugą rękę jakoś strzaskany, tak strzaskany. Jeszcze. Tak. Nie ściska cię to, żeni. No, ani by cię to nie miało ściskać, bo takie pieknie robię. Rzeczko. W innej formie więcej się to było. No to nie ma dobre. Jeszcze co? No, musimy cię gębę zafaczować, bo by cię szło poznać. No. Ale to musisz do mnie wydyrzeć. No. Wiesz, no to by cię szło poznać. A nie kiwaj się mi tela, bo się mi to... A nie ściskuj mi cię, żeni. Bo czekaj, bo cię też mogła ściskać. Ale no ci będzie ciepło, to wydyrzisz. No nie. Tak. No jeszcze to nie ma dobre. Słuchaj, jak strzaskany, tak strzaskany. Tak. Przyjadymy. Łówkę. Poradzisz? Poradzisz. Dobre, to nie? Nie ma to dobre. Tak. Ja wiem. No, a pójdź tu siedmieć, tu. Na nogi już ci nie będę faczować, bo sobie tu cię zakryję. Dobre, dobre to może. Pani Putniokowa, toć was spotkało nieszczęści, tak się strzaskać. Boli was to moc. Toż to się isto panu czego was postaro. Jako, że co, że ni, że wy się sama, bez chłopa. A, swobodna matka? Rozwiedziono? Wdowa? Wdowa. Tak to wy se tu tak same, bo to serkom na chałupie mieszkocie. Tuż to się unało was po staro. Wiecie co? Tak to o tą waszą cerę, sirotę wezmę do siebie do roboty jako sekretark. Tak, tak jako, że co, że ja, bo że ni? No, że jako ni. Jako, że co ni? No, że nie chcę mi do was robić tą sekretarkę. Toż jak to? Toż gdzieś się mówiła pani Putniokowa, że... Nie rozumiem. Dzień dobry. No, dzień dobry. Co żeś mówiła? Dzień dobry, pani Rzezimieszkowa. Aha. No ale Zuza, co się u was od rana robi? Pies fort na kogoś i przybudzie czeko, a jo, co źle widzę, wiesz, a i źle słyszy. No ale
Jeszcze się mi w kuchyni okrągli i router nic nie widzę. Ale wiesz co? Ja tu przyniosła twojej mamie przepis na to fajne ciastko, co go chciała, wiesz? Bo ci bez Marii, bo cię jakiegoś zocnego gościa w sobotę, tuż go bez Marii chce, wiesz, upiec. Tuż tu go możesz, wiesz? Ale widzę, że tuż kogoś mocie, że tu macie jakiegoś gościa. No dobre, ja to do mamie. Coś to mówiła, że cię boli ramię? Że to do mamie. Ja. Wiecie, panoczku, i żeby była ciekawa, wiecie, bo jo je jej sąsiadka, a prawda, choć niewiela słyszy, niewiela widzę, no ale waszych to jeszcze nie widziało, no oni was też nie zną. No ja się nazywam Emil Tyrckała, a przyszedł tu oto za pani Putniokową. Jaką pani Putniokową? Cóż to mówicie? No ale Jędrys, Maryna, Ewa! Ewa, toż je ty? No ale Jędrys kukany, no ale poroczku, cóż się ci stało? No ale Zuza, już mi tu powiedz, do co? Wiecie, to jest dość skomplikowane. Co to je? Skompromitowane? Ludzie złoci, tu się dzieją takie rzeczy, a jo, najbliższa sąsiadka, jo o niczym nie wiem. Jo do teraz też o niczym nie wiedział. Jako co? Żeście mnie już widział? Mama miała taką małą kolizję na kole i je cało ofaczowano, ani mówić nie może. No i je cało otrzaskano. Miałaby sobie już iść lepiej. Ja wiem. No ale Jewka, bo paroczku to się doczkała. Ale joj, formowiła szpichę i szepu Marii. Ale ni, to jak tarachą trzeba na kole po wszystkich sąsiadkach po dziedzinie obganiać. Widzisz, Jewka, co ci tego było? Ale poroczku. Nie, ale jo, już to jest to po kościach czuła, bo się mi to aj śniło. No ale Ewa, ty żeś się mi w tym śnie zjawiła jako duch. A jo, to się cię tak zwykła, że mało do galot zrobiła. Przedstawiście pani Rzezi Mieszkowa nie wierzyła na duchy. To wy jeszcze, panie Bęckała, nie wiecie, co jo wszystko widziała, a słyszała, choć prawda, a i źle widzę, a i źle słyszę. Jo zaś dobrze widzę, a dobrze słyszę, jeszcze na razie. A nie ma że żaden Bęckała, ale Tyrckała, a na duchy o nie wierzy. Jędrys Maryna, to je co? To je duch! Przyszedł mnie straszyć! Jędrys Maryna, Putniokow, je duch, ja już tu z tym lecę! Ale cóż się tej Maryce stało? Ty i to uwidziała ducha. A co się tu robi? Gdobyście są? A to jak do? No, ja się nazywam Emil Tyrckała, a przyszedł to za pani Putniokową, bo się Boroczek strasznie na kole strzaskał. Proszę strzaskuj! Jako pani Putniokowa, dyć joje pani Putniokowa, dyć z mięsa a kości, a na żadnej kole ja się nie strzaskała, dyć jak je cało a zdrowo. A ten Borok to jak dom. Wiesz, mamo, bo jo... No tak, powie mi tu, no co? To przecie nie umiecie mówić. No to... Ja też nie wiem, co się tu robi. Ja już jest z tego ganz cały głupi. Ja już nie wiem, że jak tu przyszedł. Przyszedł, nie przyszedł, no widzę, że jeszcze z mieszkanka nie spadnie. Zuza, co się to tu robi? Mamo, ja ci to zaraz wyjaśnię. Wiecie co, siednijcie se, pani Putniokowa, bo nie wyglądacie najlepiej. Ja se też siednijcie. Też jeszcze są jakieś blady. No co, Zuza? Wiesz, mamo, ja tu zawołało to Janka, aby grał pocztorza.
aby zebrał to zaproszeni, ale aby go nie posłał. A jak ty żeś poszła do sąsiadki, tak ją zawołała na pana... No, Tryckała. No, na pana Tryckała. Aby tu do nas sobotę nie chodził. Że się strasznie strzaskała na kole. Ale pan Tryckała przyjechał se zaroz dziszo i chcieliby mu powiedzieć, że do tej jego roboty nie pójdę i że o niego nie stoję. Ale w tym, żeś przyszła, ty wszystko żeś popsuła. Ja przyjdę, tak ja, że wszystko posła na smarkot jeden. No, człowiek mi chce jak najlepiej, ona se fur po swojemu. Że ja wszystkim mówię, no. No bo ją o to mu strasznie Janka rada. A ty byś mnie nie raczej wydała za pana Tryckałę. Podwiej się kiela moroków. Ty to nie ma nic do mnie. Po cichu, czy ja bym taką w krężą wyciszył. Co to? Bo ja nie będę robić, nie będziecie. No ale ty też umiesz mówić naraz. To znaczy umie. Ale być się już niech nie wejdzie, pani Putniokowa. Być ta wasza cera Monachu nie jest prawdę. Ja by był dla niej, jest to fakt za stary. Ale dla was? Pani Putniokowa, do was, a i się mi podobacie, takoście są energiczno. Dyci nie chęcie, niech się gałanią po swojemu, dyć na to mają swoje roki. A jeśli się ową kapkę pozdobą, to się mogimy tak po swojemu pogalać. Co wy tam? No to się, no dobre, no dyć się już się nie gniewą, panie Tryckała, o Emilku.